Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's 5 now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, chciałbym, wykonując swój obowiązek ustawowy, zaprezentować niektóre fragmenty, niektóre rzeczy związane z minionym rokiem 2021 przedstawione w raporcie o stanie miasta. Dokument ten jest dokumentem dość obfitym w informacje, w treści, ponad 200 stron. Radni Rady Miejskiej otrzymali ten dokument w terminie ustawowym, czyli do końca maja bieżącego roku. Raport został przygotowany tak, jak uważaliśmy za stosowne, bo Rada Miejska ma tutaj swoje kompetencje w zakresie określenia, to wynika z artykułu 28 ustęp AA, ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie mogła by określić szczegóły związane z przygotowaniem tego raportu. Jak wiemy, taka uchwała w naszym samorządzie nie funkcjonuje, a wobec tego skorzystałem tutaj z tych wypracowanych wzorców, które w zasadzie utrzymujemy, a zapoczątkowaliśmy przygotowywania tego raportu jeszcze hen daleko przed obowiązkiem ustawowym, czyli za rok 2009 po raz pierwszy taki raport został przygotowany i udostępniony radnym i mieszkańcom. Zresztą możecie Państwo przekonać się, wchodząc na naszą stronę internetową. Szanowni Państwo, raport powinien zawierać i zawiera ten raport w formie papierowej wszystkie informacje o realizacji strategii, planów, polityk, ale również i realizacji uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. I w tym dokumencie papierowym te wszystkie informacje Państwo znajdziecie. Ja dzisiaj, przygotowując się do dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, oczywiście skoncentruję swoją uwagę na pewnych tylko fragmentach tego raportu, dla mnie rzeczach bardzo ważnych. I oczywiście, jak omawiamy ten rok miniony 2021, to trzeba powiedzieć, nie był to rok łatwy. To był kolejny rok pandemiczny. Dobrze, że już nie mamy pandemii, tylko mamy stan zagrożenia pandemicznego. Ale trzeba było dużo rzeczy wykonywać przez samorząd, te sprawy, które wynikały właśnie z walką z COVID-19. Również ten rok ubiegły nie był rokiem łatwym, co chodzi o stabilność finansów publicznych. To nie tylko ubiegły rok, ale i poprzedni, i ten 2022. No, wchodzimy w taki stan niepewności finansów publicznych, niepewności strony dochodowej finansów publicznych, bo one wydatkowo my sami kreujemy. Czasami kreuje oczywiście nam ustawodawca. Najważniejsze zadania, które były wykonywane, to są oczywiście jakieś wybrane fragmenty. To jest właśnie walka z pandemią COVID-19, uruchomienie punktów szczepień. Niespełna połowa naszych mieszkańców zaszczepiła się szczepionko pierwsze, drugo. Wynik na tle kraju no nie jest taki zbyt dobry.
Wiemy, że te masowe punkty szczepień, które były uruchomione, chociażby tutaj w Arena Suwałki, później przenieśliśmy się do hali Osir, również punkt taki szczepień funkcjonował cały czas w szpitalu wojewódzkim. No, tłumów tam nie było. Zachęcaliśmy do szczepień, wychodząc na ulicę naszego miasta, przy organizacji różnych wydarzeń, również te punkty szczepień były organizowane. Ale ubiegły rok już pozwolił nam w miarę możliwości na funkcjonowanie takie zewnętrzne, jako samorządu, naszych instytucji, naszych organizacji, naszych firm, szczególnie w tej działalności sportowo-kulturalnej już dużo się działo. Może nie w pełni mogliśmy my tutaj to wszystko zrealizować, dużo rzeczy jeszcze było realizowanych online, zdalnie, ale już chociażby w roku pandemicznym też Suwałki Blues Festival mógł być zrealizowany z tymi obostrzeniami, które nas wszystkich dotyczyły. W ubiegłym roku również uruchomiliśmy system roweru miejskiego, Suwer. Zafunkcjonował ten rower na ulicach naszego miasta. Trzy razy ten rower okrążył kulę ziemską. Taka liczba przejechanych kilometrów jest i cieszę się niezmiernie, że aż tak dużo walczę, bo tych wypożyczeń było ponad 40 tysięcy, a osób, które skorzystały z tego roweru, to ponad 5100. W ubiegłym roku również Rada Miejska przyjęła bardzo istotny, ważny dokument strategiczny, strategia 2030, strategia rozwoju naszego miasta i później ja wydałem dokument implementacyjny, czyli taki wykonawczy do tych zapisów, które znalazły się w tym strategicznym dokumencie. Również w ubiegłym roku prowadziliśmy pracę nad uzgodnieniem przebiegu Rail Baltiki przez nasze miasto z PKP i firmami, które zostały zaangażowane przez PKP PLK w zakresie ustalenia, w jaki sposób ta szybka kolej przez nasze miasto ma przebiegać. Ten temat został pozytywnie dla nas przyjęty przez decydentów z kolejowych. Również była walka, czy też były starania dotyczące Via Carpatia, w zasadzie połączenia Via Carpatii z Via Baltico, tutaj po starej trasie drodze krajowej numer 8. Wiemy, że tej decyzji ostatecznej tutaj nie ma. Mamy przedstawioną taką analizę wielokryterialną. Zapoznaliśmy się z nią, brałem udział w ZOPI, posiedzeniu takiego zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i tam rekomendacja ekspertów drogowych, projektantów jest, że najlepszym rozwiązaniem jest przebieg tej Via Carpatii po śladzie drogi krajowej numer 8. Czy tak będzie, czy nie, czas pokaże, bo decyzje pewnie będą zapadały już wkrótce, będzie kopii, kolejna taki zespół, ale to już w Warszawie i będzie to zaprezentowane. Jakieś rozstrzygnięcie musi tutaj zapaść po to, żeby można dalej projektować połączenie tej jednej trasy ekspresowej z drugą. Kwestia również współpracy, szczególnie tutaj z rządem poprzez wojewodę podlaskiego, chociażby w ramach tej pandemii, która mamy nadzieję, że odchodzi do historii, przebiegała bardzo poprawnie, dobrze. Miasto również pozyskiwało środki finansowe, chociażby na poprawę infrastruktury drogowej. W zakresie współpracy z samorządem województwa podlaskiego też te relacje uważamy są dobre. Władze województwa podlaskiego postrzegają nas jako taki mocny podmiot, mocny samorząd. Drugie zresztą co do wielkości miasto w województwie i tutaj mamy chociażby przyznawane te środki finansowe zewnętrzne z Unii Europejskiej, z RPO były przyznawane chociażby na poprawę transportu zbiorowego w naszym mieście, bo tak jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, te inwestycje
w transport i łączność stanowiły aż 81% w ubiegłym roku i tutaj gros środków poszło na poprawę transportu publicznego na kolejne etapy. Pozyskiwaliśmy chociażby środki finansowe na remont kamienicy Sejneńska 22, który jest w tej chwili w trakcie prowadzony z Urzędu Marszałkowskiego właśnie. Otrzymaliśmy te 1 300 000 na ten projekt odnawialne źródła energii dla miasta Suwałki. Ponad 70 domach pojawiła się fotowoltaika, instalacje fotowoltaiczne i tutaj widzimy zapotrzebowanie jest duże. Jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to również z tej nowej perspektywy finansowej będziemy chcieli kolejny projekt przygotować i przedstawić taką ofertę dla naszego miasta. Dalej już tutaj nie będę może prezentował, Państwo czytacie na slajdzie, to wszystko jest widoczne. Przechodzę do takich słabszych naszych punktów. Demografia. Mówiłem już rok temu, ale teraz widzimy, co się dzieje w naszym mieście, jak głęboki spadek liczby ludności nastąpił w ubiegłym roku. To są dane, które ja próbowałem w pewnym sensie zgłębić, dane statystyczne, Główny Urząd Statystyczny to prezentuje na swojej stronie internetowej. Do końca metodologia ustalania liczby ludności na koniec roku nie jest mi znana. Bo jak zaraz się Państwo przekonacie na kolejnych slajdach, no to ten ubytek ponad 400 mieszkańców w ubiegłym roku, na ten ubytek nie składa się ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo w migracjach. A co to reszta jest, to nie wiem. Skąd te dane są i to tutaj, ale rozmawiałem też z Głównym Urzędem Statystycznym, oni przyznają rację, że trzeba byłoby metodologię zmienić, liczenia liczby ludności. To raz. Po drugie, będziemy pewnie w drugim półroczu posiadali dane takie twarde, ile to nas w końcu jest, bo w ubiegłym roku był przeprowadzony spis powszechny ludności i mieszkań. I to będą naprawdę rzetelne, wiarygodne dane dotyczące ilu Suwalczan, czy też osób mieszka w Suwałkach, bo to niekoniecznie Suwalczan. Także widzimy tutaj, no, trzeci rok rzędu zmniejsza się liczba ludności w naszym mieście. I tutaj, jak jesteśmy przy tych sprawach demograficznych jeszcze, widzicie Państwo, przyrost naturalny jest 110 na minusie, czyli tylu, no, nas ubyło, bo urodzenia 674, zgony 784 i to jest ta różnica. I też widzicie Państwo to, co mówiłem, że przełamaliśmy, inna linia z drugą się skrzyżowała, czyli zgony są wyższe niż liczba urodzeń. To jest również efekt pandemii, bo zgodnie z tymi danymi Ministerstwa Zdrowia, to ponad chyba około 150, gdzieś tam slajdzie dalej mam, zmarło na skutek COVID-19. Gdyby tego nie było, takich jej liczby zgonów pewnie w Suwałkach. W tym roku za 5 miesięcy sytuacja jest troszeczkę lepsza, ale tylko troszeczkę lepsza niż w ubiegłym roku. To chodzi o liczbę zgonów, natomiast liczba urodzeń jeszcze nadal spada. I tutaj, Szanowni Państwo, te migracje, saldo migracji, minus 57. No to jeżeli dodamy 57 do 110, to nie wychodzi ponad 400. To zameldowania chyba czasowe. Tam przekraczające określony tam czas zameldowania i tutaj decyduje one właśnie o tym spadku ludności. I dalej, ostatni już slajd poświęcony tej tematyce, to jest poszczególne grupy ekonomiczne naszego miasta. Widzimy, że ta najliczniejsza grupa, czyli grupa osób w wieku produkcyjnym, też z roku na rok spada. I to popatrzcie Państwo. Rok wcześniej 42 802 osoby, a na koniec ubiegłego roku 42 118. Prawie 700 osób, nie wiem czy zeszło z rynku pracy, ale
potencjalnie może zejść z rynku pracy. I popatrzcie na dolno, to ciemno, taką bordo linię, czyli wiek poprodukcyjny, zielono. Też tutaj przyrost jest z 13 805 na 14 146. Jak popatrzycie na cały ten, bo w ujęciu dynamicznym, ta struktura jest przedstawiona, rok 2010 i 2021, to seniorów w wieku poprodukcyjnym było 9050, teraz mamy 14 146. Starzeje się społeczeństwo, nic innego. Tak samo jak w całej Polsce, zresztą i w większości Europy, krajów europejskich. To powodować będzie na przyszłość pewne konsekwencje dla nas, daleko idące, związane z, po pierwsze, z malejącą liczbą dzieci w naszej oświacie. Oczywiście do naszej szkół, przedszkoli uczęszczają również dzieci spoza Suwałk na podstawie tych porozumień i tak dalej, nie, międzygminnych. Czyli będzie tu nadal pogłębiał się spadek, spada, będzie liczba dzieci, zresztą pokażę to tam w kolejnym slajdzie. Będzie coraz mniej ludzi do pracy, bo osiągamy wiek emerytalny i to są dylematy i problemy, przed którymi stoją również i Suwałki. Podstawą rozwoju miasta, tak jak zawsze podkreślam, jest przedsiębiorczość. Firmy, które tworzą miejsca pracy, płacą podatki, my dystrybuujemy te ich dochody przekazywane do nas w różnej formie podatków, opłat i tak dalej. I tutaj takim wskaźnikiem, bardzo, którym się posługujemy w różnych tutaj opracowaniach, to jest liczba podmiotów gospodarczych, przypadających tam na 10 tysięcy ludności, czy też na 1000. I tutaj ona u nas nie jest może aż taka wysoka, ale systematycznie wzrasta liczba podmiotów gospodarczych. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy są od tej strony gospodarczej aktywnymi ludźmi i tutaj ta tendencja jest pozytywna. Rozwój gospodarczy to również oczywiście, co chodzi o wydolność gospodarczy, dochodowość, zyskowność tych firm, to ile oni płacą CIT-u, ile zatrudniają pracowników, czyli ile PIT-u wpływa do naszego miasta. I tutaj, jak widzicie Państwo, ponad 11 milionów rok do roku mieliśmy dochodów z PIT-u więcej. Zresztą przy budżecie na ten temat też pan skarbnik będzie mówił. Bardzo, ale dynamika wzrostu nie jest tak duża jak przy wypadku CIT-u. Popatrzcie na CIT. 2 miliony 260 tysięcy, a teraz 4 miliony 488 tysięcy. Ja znam odpowiedź, domyślam się, że znam odpowiedź na to, a że kończą się zwolnienia w strefie ekonomicznej. I terminy płatności. I też właśnie terminy płatności zostały przesunięte. I ta tendencja, mam nadzieję, że będzie utrzymywała się i w tym roku 2022, ale nie w takim stopniu, że podwoimy udziały w CIT-cie. Dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. O 11%. Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych 8% więcej. Więcej niż założyliśmy podwyżkę tego podatku. Większa jest baza. Więcej nieruchomości, więcej pojazdów, co zobaczycie później Państwo, ile przybywa ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych rok do roku. Pomoc de minimis. Ta pomoc de minimis to oczywiście związana głównie jest z tymi naszymi uchwałami Rady Miejskiej, z inwestycjami początkowymi, których teraz nie ma, a wobec tego i pomocy nie ma. I widzicie, jeden podmiot 8 tysięcy, no prawie 9 tysięcy złotych. Oczywiście w ramach pandemii koronawirusa były stosowane różne ulgi w spłacie
należności przedsiębiorcom i ich łączna wartość wyniosła 4 121 tysięcy, ale to w zdecydowanej większości odroczenia, rozłożenia na raty płatności podatkowych czy płatności z tytułu różnych opłat. Rozwój gospodarczy to również to, co wynika z funkcjonowania strefy ekonomicznej. I tutaj Państwo widzicie, 5 zezwoleń decyzji o wsparciu strefa w ubiegłym roku wydała na kwotę łączną 79 milionów złotych ponad. I pytałem, bo byłem na walnym zgromadzeniu strefy ekonomicznej teraz, czy jak wygląda realizacja tych inwestycji za 70 milionów. To są reinwestycje, Szanowni Państwo. Nie powstają nowe firmy, nie powstają nowe hale, nowe obiekty. A wręcz przeciwnie, widzimy, że część podmiotów ginie z mapy Suwałk, tak jak firma Mispol. Istniała, nie istnieje. Firma Atlas, to nie na terenie miasta, ale w strefie, też rozebrała wysoki ten swój obiekt i działki po prawej stronie, jak jedziemy do węzła południe, mijamy tory na sprzedaż, dzierżawa i tak dalej. Praktycznie tamta strona oprócz Aquaelu gospodarczo zamarła, nie istnieje. Ja o tym mówiłem kilka lat temu, jak zmieniono zasady przyznawania tych ulg, że nam zrobiono tutaj rozwiązanie niekorzystne, bo te progi inwestowania podniesiono więcej niż w Białymstoku, niż w Łomrze i na dzisiaj tak jest, nie? Jak radzicie sobie, to macie, tam mamy to niski wskaźnik bezrobocia i to właśnie głównie zaważyło na tym, że te progi inwestowania, które trzeba przekroczyć, żeby uzyskać decyzję o wsparciu, są wysokie. I tym przegrywamy. Tym przegrywamy od 3 lat. I nie ma nowych inwestycji. Najwyżej są reinwestycje. I ta stopa wspomniana bezrobocia. Mamy prawie 1500 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne na koniec ubiegłego roku. 5% mniej niż w województwie, mniej niż w całej Polsce. I to od kilku ładnych lat, kilkunastu lat tak jest. I to zostało wzięte pod uwagę, czy nam są potrzebni nowi inwestorzy, czy nie. Jeżeli mam bezrobocia, no to ktoś tam uznał, że niekoniecznie. I popatrzcie Państwo na ten slajd. Liczba wydanych pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy. On jeszcze nie do końca dużo mówi, bo jedno pozwolenie na budowę może obejmować budowę jednego dużego, na przykład bloku, gdzie mamy 100 mieszkań, dajmy na to. Albo jednego domku jednorodzinnego. Ale widzimy, że zmniejsza się liczba nowych wniosków do Wydziału Architektury o wydanie pozwolenia na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy może być mniej, bo mamy miejscowe plany zagospodarowania. Jak jest plan, to nie będę tej WZ. Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2011-2021. Dużo oddajemy. To z tych decyzji pozwolenia na budowę sprzed 3-4 lat. Po 418 w budownictwie wielorodzinnym mieszkań oddano do użytkowania i 75 domów. W sumie prawie 500. I to utrzymuje się taka tendencja od 3 lat, ale jak decyzji tych coraz mniej, no to myślę, że zaraz i to będzie zmalało. Kto kupuje mieszkania? Mamy oczywiście dostęp do aktów notarialnych, które wpływają tutaj z kancelarii notarialnych i widzimy, że to głównie mieszkańcy Suwałk kupują. 67% tych aktów, które wpłynęły, dotyczą tych nowo wybudowanych mieszkań, dotyczą mieszkańców naszego miasta, powiat suwalski 25% i 8% inne osoby. I przechodzę teraz do oświaty. 55 uczniów mniej, czy 2 klasy mamy mniej w tym roku. I to tak generalnie chyba będzie się utrzymywało
przez kolejne lata. Po dwie klasy w każdym roku będzie ubywało z naszego systemu oświaty, z naszych szkół. Liczba nauczycieli w zasadzie, widzicie, po tych słupkach tak jakby to spadało, liczba nauczycieli w osobach. To było 1251, teraz jest 1223 nauczycieli, a te spadki nie są duże, tak samo liczba nauczycieli w etatach, to się utrzymuje na tym samym poziomie. Wydatki na oświatę, subwencja oświatowa. Trochę ta prezentacja na tym slajdzie jest skrzywiona, bo te wydatki na oświatę to z działu 801, 854 oraz CUF, który obsługuje jednostki oświatowe w naszym mieście, ale ta kwota ogólna to zawiera również inwestycje i trzeba byłoby tu pokazać, jak bez inwestycji, nie przygotowałem dzisiaj dla Państwa to, tak naprawdę ile my do wydatków bieżących dopłacamy, bo to jest istotne, nie? Ale jaka różnica między wydatkami całkowitymi na oświatę, a subwencją oświatową, to widzicie tutaj, nie? I zobaczymy, jak się dalej rozwija sytuacja finansowania oświaty. Są różne koncepcje. Korporacje samorządowe mówią, że może, żeby finansowanie wynagrodzeń nauczycieli wziął resort i to wtedy byłoby czystsze, a samorządy by utrzymywały bazę, nie? Czyli budynki, media i tak dalej, to wszystko. Ale no zobaczymy, czy w tym kierunku pójdzie. Na pewno od nowego roku szkolnego nic tu w tym zakresie się nie zmieni. Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez nasze miejskie czy instytucje. Tak sobie tutaj zadałem ostatnio, wczoraj wracaliśmy z Katowic z panem przewodniczącym, czy tu nie zawyżona jest ta liczba, no ale to jest sumowane z informacji podanych przez nasze instytucje kultury. Prawdopodobnie tutaj są również te wydarzenia organizowane zdalnie, online. I stąd taka olbrzymia ich liczba jest, nie? Ale myślę, jak teraz po pandemii, to wrócimy na ten poziom, tam do w granicach 300 wydarzeń rocznie. Chociaż czasami widzimy, tych wydarzeń jest dużo, nawet i konkurujemy o mieszkańca, o turystę, bo mamy w swojej ofercie naprawdę kilka wydarzeń w danym weekendzie i to. Dużo się działo również w kulturze w ubiegłym roku, bo na przykład rok, ten 2021 był rokiem Andrzeja Wajdy i tutaj była pierwsza edycja tego festiwalu filmowego Wajda na nowo, który chcemy, żeby był kontynuowany w tym roku i będzie on w sierpniu. Później wystawa była z Muzeum Narodowego z Krakowa, zorganizowana tutaj przez Muzeum Okręgowe i mogliśmy popatrzeć na Oscara, które otrzymał pan Wajda, świętej pamięci, za całokształt swojej działalności filmowej. Kantata o Suwałkach została zaprezentowana, jarmarki i tak dalej. To wszystko, co jest w naszym kalendarzu stałych imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych od szeregu lat w mieście. Wigraszki i tak dalej, muszelki, wigier. Znacie Państwa te wydarzenia. Wydatki na kulturę przedstawiały się w ten sposób, że gdzieś tam zamykamy się w granicach tych 14 milionów złotych. W tych latach, gdzie mamy inwestycje, to oczywiście ten słupek rośnie do góry. Tam jak inwestycje są mniejsze, no to oczywiście to spada, ale rok do roku coraz więcej mamy przeznaczonych z budżetu środków na finansowanie wydatków bieżących naszych instytucji kultury. Sukcesy sportowe naszego miasta w ubiegłym roku. Tych sukcesów było bardzo dużo. No, klub Ślepsk Malow Suwałki, siódme miejsce. Wiemy, że teraz jest gorzej, ale i lekkoatleci, tutaj i nie tylko Majka Andrzejczyk, ale również inni oszczepnicy, a nie tylko oszczepnicy, fajnie spisali się na różnych zawodach. SKB, Litwin Malow, czy tutaj badmintoniści również, ale i bokserzy z Ośrodka Sportu i Rekreacji, sporty walki też, no przysparza nam to dużo radości, dużo splendoru. Te sukcesy gdzieś tam są komentowane w mediach i to w świat niesie ta informacja, że ten sport w Suwałkach dobrze stoi, oprócz tej informacji, o której tutaj dzisiaj
z początku sesji. Mówiliśmy, czyli KS Wigry, Suwałki, ale ja do tego się później też odniosę. Jakie były organizowane wydarzenia w zakresie kultury fizycznej, sportu? Odwrotowe Suwałki, RSO, czyli półmaraton w tamtym roku po raz pierwszy. Też większość tych zawodów Państwo doskonale znacie. Wydatki na sport i kulturę fizyczną. Tutaj też jest tendencja wzrostowa. Wydatki bieżące wzrosły o 700 tysięcy złotych rok do roku, rok 2021 do roku 2020. I tak jak w kulturze, jak są inwestycje, przykład roku 2019, gdzie budowaliśmy Suwałki Arena, wtedy te wydatki były znacznie wyższe. Tutaj macie Państwo na tym slajdzie przedstawione też pieniądze, które wydatkujemy na sport i również na OSIR. Budżet OSIR-u 14 131 tysięcy za ubiegły rok wynosił i stypendia te sportowe przyznawane dla zawodników i trenerów, w tym stypendia szczególne 2 879 000 wyniosły, a całkowita kwota na stypendia, które zostały, to 3 050 000 złotych. Bezpieczeństwo w naszym mieście. No, mamy tutaj oczywiście policję, mamy straż pożarną, zawsze są sprawozdania przedkładane. Generalnie można powiedzieć, że nie było jakichś takich znaczących wydarzeń, które by odbiły się głośnym echem, że coś złego zadziało się w zakresie bezpieczeństwa w naszym mieście, nie było jakichś katastroficznych zdarzeń, wypadków drogowych, no, nie było no, jakichś, nie wiem, tutaj zbiorowych takich wystąpień przestępców i tak dalej. Oczywiście wypadków drogowych, takich widzicie, trochę mamy więcej i kolizji, ale spadek przestępstw drogowych. No, oczywiście tutaj korupcja, widzę, wzrosła aż pięciokrotnie. Te zdarzenia, które zanotowała policja. Na odprawie rocznej tłumaczył się tam pan komendant, co to zaważyło, no ale jak było mało, a coś tam no, zostało stwierdzone, no to od razu to wychodzi, tak, ale to źle wygląda, tak można powiedzieć, nie? Zmniejszył się kradzieże z włamaniem i tak dalej. Państwowa Straż Pożarna interweniowała w pożarach, coraz mniej interweniuje, bo 134 właśnie pożary, o 21 mniej niż rok wcześniej. No, te zdarzenia, między innymi te miejscowe, tak zwane te wypadki, nie wypadki, a to nie tylko wypadki, jadą, usuwają to i Straż Pożarna jest no, taką bardzo wyspecjalizowaną formacją. Straż Miejska robi to, co do niej należy, czyli zajmuje się drobniejszymi sprawami, porządek, zwracanie uwagi mieszkańców na to, żeby w obejściach gdzieś tam w okolicach ich domów było posprzątane, trawa pokoszona, żeby to, a jak parkowanie jest złe, to też potrafią wlepić mandat przysłowiowy albo też skierować nawet sprawę do sądu i takich spraw było 55 w ubiegłym roku. Ochrona zdrowia, tutaj głównie walka z pandemią. Zaraziło się COVID-19, przeszło na chorobę COVID-19. Ponad 4 tysiące Suwalczyn, dużo. 519 wylądowało w szpitalu. Natomiast zgonów, 143 zgony były spowodowane COVID-19. Gdyby tego nie było, to pewnie może byśmy na plusie byli, co chodzi o tą demografię i przyrost naturalny. Ale czas zweryfikuje, czas pokaże, bo tak jak mówiłem, w tym roku tego już COVID-u prawie nie ma, a na razie liczba zgonów jest wyższa od liczby urodzeń. Te masowe punkty szczepień, o których wspominałem, były organizowane z takim sobie zainteresowaniem ze strony. To środowisko antyszczepionkowców też również nadało pracy dla Rady Miejskiej, bo rozpatrywane były te sprawy w ramach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
zasilaliśmy budżet szpitala i wojewódzkiego i specjalistycznego, czyli psychiatrycznego, kwotami określonymi. Na ich wnioski 300 tysięcy otrzymał szpital wojewódzki, a szpital psychiatryczny 50 tysięcy. Pomoc społeczna, tu jest dobrze, generalnie można powiedzieć coraz lepiej, nie? W sensie liczby rodzin korzystających z tej pomocy społecznej, widzimy, że spada liczba tych rodzin, które potrzebują tego wsparcia, tej pomocy. No, oczywiście swoje tutaj zrobił 500+, to nie ulega wątpliwości, nie? Sytuacja materialna tych uboższych rodzin poprawiła się. Tu nie ma nad czym dyskutować, nie? I jest dobrze, oby teraz ta inflacja i ta niepewność taka ekonomiczna nie pogłębiła w odwrotnym kierunku tej sprawy, ale widzimy, że jest coraz w tym zakresie lepiej. Wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie, no to tutaj w 2017 roku, jak te 500+ się pojawiło, no to nam od razu tutaj ten słup poszedł w górę i tak po kolei, natomiast no teraz on się zmniejszy. W tym roku do końca maja jeszcze realizował te płatności MOPR, a już przejął pałeczkę Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nam od razu ten budżet w tym dziale pomoc rodzinie, czyli 855, zmniejszy się. Polityka senioralna, suwalcy seniorzy według prognoz GUS. To, co tam przy demografii mówiłem, no to tutaj nie mam dobrych informacji. W 2030 roku tych seniorów będzie, widzicie Państwo, w wieku powyżej 60 lat prawie 20 tysięcy. A w wieku powyżej 65, 16 ponad. Nie? No, ja widzę, że średnia długość trwania życia wydłuża się po ilości wniosków, gratulacji, które do mnie spływają od premiera i od wojewody, a później ja dokładam swój list i odwiedzam osoby, które przekroczyły 100. rocznicę urodzin. I tutaj z roku na rok takich osób jest coraz więcej w naszym mieście. To znaczy, że no, coraz dłużej żyjemy. Nie? Polityka senioralna. Tu mamy program działań na rzecz seniorów do roku 2026. Mamy tam cele określone. Jest działająca Rada Seniorów jako ten organ opiniodawczo-doradczy. W ubiegłym roku funkcjonowały trzy kluby seniora. Mamy DPS Kalina, ale tam, jak widzicie Państwo, 88 tylko mieszkańców naszego miasta. Pozostała grupa to osoby z innych samorządów, z innych miast, gmin. Kalinka, 13 osób, ten dom dziennego pobytu. Szczepiliśmy przeciwko grypie. Z tego szczepienia skorzystało 1116 seniorów. Złota Rączka dla seniora, ten program był kontynuowany, też wykonano 1000 usług w tym zakresie. No i oczywiście Suwalska Karta Mieszkańca Seniorów. Nie chcemy tych tam spoza, wyśmiemy naszych, co? Ktoś nam tutaj wchodzi na falę, ale tutaj widzimy 4700 ponad seniorów dysponuje Suwalską Kartą Mieszkańców. Działania na rzecz młodych rodzin, zabezpieczenie miejsc w żłobku miejskim i tutaj dobra współpraca z prywatnymi żłobkami i klubami rodziców też. Mamy klub rodzica sprężnie działający, finansowany również w jakiejś tam części ze środków naszego miasta. No i oczywiście chcemy rozwijać ten projekt od najemcy do właściciela. Na ulicy Franciszkańskiej rozpoczęła się budowa kolejnego budynku przez ZBM TBS. Zapotrzebowanie jest trzykrotnie wyższe niż liczba mieszkań w tym budynku. 53 mieszkania, a te wymagania formalne spełniło 152 czy 3 naszych mieszkańców. A wobec tego no, trzeba już myśleć, skąd pieniążki, to Bank Gospodarstwa Krajowego i tak dalej, żeby no jakieś wsparcie zewnętrzne i tutaj no, jest potrzeba budowy kolejnego budynku.
No i Park Naukowo-Technologiczny dla młodych przedsiębiorców, dostępność do tej infrastruktury, która i tych usług, które są prowadzone przez naszą spółkę. Działania na rzecz młodzieży, Młodzieżowa Rada Miejska, tutaj rozwój bazy kształcenia zawodowego, zresztą tutaj będzie mowa na temat szkoły branżowej drugiego stopnia, zdolny, program Zdolny Sowalczanin, no i oferta ta wydarzeń sportowych, kulturalnych, teraz było powitanie lata w ramach tych odlotowych suwak, to też ta Młodzieżowa Rada Miejska miała swój akcent w ramach tego wydarzenia, konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce Suwałk. I są inne pomysły, które, o których na razie nie chciałbym może mówić. Są inne pomysły związane z strategią promocji miasta. Taki dokument w projekcie powstał. Zapoznaliśmy się z tym dokumentem. Trzeba będzie jeszcze popracować. Odważne propozycje zostały postawione tam. Nie wiem, czy słuszne, ale na pewno tam jest nacisk na położony w tym dokumencie, obojętnie jaki on by nie był, na stworzenie jakiejś oferty powrotu młodych ludzi do Suwałk i danie im możliwości tutaj prowadzenia biznesu. Bo tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, to my jako samorząd mamy małą możliwość oddziaływania. Natomiast firmy mogłyby tu więcej zrobić. Płace, tak jak Państwo wiecie, u nas w Suwałkach, na Suwalszczyźnie nie są wysokie, a wręcz w grupie tych jesteśmy miast, gdzie wynagrodzenia są niższe niż średnia nawet w przedsiębiorstwach w innych regionach naszego kraju. Dlatego też musimy wspólnie jako samorząd pomyśleć, co jeszcze należy zrobić. I tam są pewne propozycje w tym dokumencie. Jest tylko projektem na razie, ale ten projekt powinien być przyjęty, zatwierdzony po jakiejś debacie publicznej gdzieś tam w drugim półroczu bieżącego roku. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, tych organizacji mamy ponad 200 w naszym mieście i tutaj i dotacje, i wkłady, jaki jest wkład finansowy NGO-sów i stypendia, te szczególne, te sportowe. Widzicie Państwo na tym slajdzie, jak to wyglądało. I tutaj to, co mówiłem, 233 organizacje, wartość zrealizowanych działań 5 800 000. I tutaj te główne sprawy, które były prowadzone w ubiegłym roku, a dzisiaj sytuacja już wygląda inaczej, czyli prowadzenie ośrodka profilaktyki i wsparcia dla osób nietrzeźwych, uzależnionych i bezdomnych, patrz w cudzysłowie Izba Wytrzeźwień. Tutaj Spółdzielnia Pracy Perspektywa zrezygnowała z realizacji tej umowy, zrezygnowała z daty 31 sierpnia i 1 września przejmuje już inny podmiot, ale nie będzie to typowa Izba Wytrzeźwień, będzie to ogrzewalnia, w której to mogą przebywać też osoby nietrzeźwe. Dzisiaj otrzymałem pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, który też obserwował, co się w naszej izbie tam dzieje, bo była tam taka interwencja jedna. I na koniec napisał, że on też podjął próbę, złożył wniosek do ministra zdrowia, żeby dopuścić zatrudnienie ratowników medycznych i pielęgniarki tam dyplomowane do pracy w Izbie Wytrzeźwień. Niestety otrzymam odpowiedź negatywną, tak jak my otrzymaliśmy w ubiegłym roku negatywną. Na moje wystąpienie absolutnie tutaj minister zdrowia powiedział, nie zamierza zmieniać tych przepisów. Dlatego też stoimy przed faktem dokonanym. Możemy zabezpieczyć usługi tej lekarskie, a wobec tego kwestia ogrzewalni i w tym roku to się stanie. Prowadzenie CIT-u, prowadzenie cen wspierania organizacji pozarządowych. Tu jest też inaczej, bo utworzyliśmy komóreczkę w wydziale w Urzędzie Miejskim i ona zajmuje się właśnie pomocą dla organizacji pozarządowych. Złota Rączka dla seniora w
funkcjonuje. Świetlice środowiskowe, no i te inne kwestie, tak jak Państwo widzicie. Gospodarka komunalna, 6 spółek i jeszcze tutaj Zarząd Ruki Zieleni, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 4 miliony 434 tysiące inwestycji, nakładów w ubiegłym roku. No i troszeczkę czuję niedosyt po tym, co stało się właśnie w dniu otwarcia mistrzostw Wela, no bo niestety w tych ulicach na osiedlu Hańcza, gdzie kiedyś dochodziło do zalania tych ulic, piwnic, budynków, nadal teraz wystąpiło podtopienie i to takie w niektórych budynkach duże. I tutaj pomimo, że na ulicy Krakowskiej zbudowaliśmy zbiornik retencyjny na 4,5 tysiąca metrów sześciennych wody, to ten zbiornik retencyjny napełnił się w niespełna godzinę, a później ta woda szukała ujścia i, no i podtopiło bardzo wielu, 77 interwencji PSP i ochotników. Kilka zastępów ochotniczych straży pożarnej przyjechało tutaj do Suwałk i no, pomagało tutaj strażakom zawodowym wypompowywać wodę z ulic, chociażby spod tunelu tutaj. No jest ta sytuacja taka, że już może wykraczam poza temat raportu za ubiegły rok, ale poleciłem architekturze przeprowadzenie analizy zapisów wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będę proponował Wysokiej Radzie, bo to Wysoka Rada plany przyjmuje, żeby nie przyjmować z terenów wód opadowych do kanalizacji deszczowej miejskiej, a tylko z dróg, parkingów i tak dalej miejskich. A właściciele tych gruntów, jeżeli realizują na nich określone inwestycje, nie wiem, duże, małe, chociażby budownictwo zwarte, wielorodzinne, będą musieli poradzić sobie z tym, bo my nie przebudujemy 170 kilometrów kanalizacji burzowej, deszczowej w naszym mieście i nigdy nie ta średnica tej rury nie będzie wystarczająca przy takich gwałtownych opadach deszczu. Musimy zmienić trochę tutaj politykę w zakresie planowania przestrzennego. Będę miał do końca czerwca taką analizę i później na komisji w wrześniu zaraz przedstawię na komisji pewnie strategii rozwoju, przedstawię jak to wygląda i jakie działania trzeba będzie podjąć tutaj. No i betonujemy coraz więcej. No, kwestie budowy tych parkingów i tak dalej. Nie kazałem przebudować ten parking, który jest przy ulicy Grunwaldzkiej teraz realizowany. Ta ulica dojazdowa, bo te jąby jak położymy, to chociaż troszeczkę tej wody tam zostanie w tym gruncie. No ale to co rzeczy i dla planistów, ale również i dla projektantów i dla Wydziału Inwestycji. Musimy brać to pod uwagę, że te anomalie pogodowe, gwałtowne opady będą. A za to odpowiada oczywiście Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. No nie mamy kwestii tych opad deszczowych wyjaśnianych do końca, nie? Bo to też jest przedmiotem sporu ze spółdzielniami. Spółdzielnie by nie chciały korzystać, a nic nie płacić. No to i tego nie rozumiem, nie? Ale tutaj z panem Tadeuszem możemy podyskutować na ten temat. Gospodarka komunalna PEC. Ubiegły rok w jakiś tam sposób domknęliśmy inwestycje, węzły zbiorowe likwidujemy, węzły indywidualne. Mamy ten piec przygotowany jeden na to dwa piece po 12,5 MW na zrębki. No to fajnie, że to przed czasem jakoś udało nam się zrealizować. Natomiast sytuacja i PEC-u i PEWiG-u nie jest dobrą sytuacją w sensie i ekonomicznym i przyszłości, bo dostałem z Wód Polskich pismo ostatnio, bo rozpatruję wniosek o zmianę taryfy właśnie opłat za wodę i ścieki z pytaniem, czy my planujemy zwolnić PEWiG z podatku od nieruchomości. Ten, kto zadał pytanie, to pewnie nie wie, że jest coś takiego jak pomoc publiczna. Jest limitowana ta pomoc, dopuszczalna albo niedopuszczalna, nie?
czy my jako miasto zwolnimy swoją spółkę. No to można powiedzieć, to trochę tak nierówna konkurencja byłaby, nie? To jest no, w zasadzie niedopuszczalne. Teraz druga sprawa, czy będziemy dopłacali do ceny zawodu i tak dalej, do spółki. Też takie pytanie mi postawiono. Ja już Państwa nie pytam, bo odpowiedź domyślam się, że znam, nie? Jaka byłaby, bo po prostu my nie będziemy zaciągali kredyt bankowy po to, żeby dać do naszej spółki. Bo rzecz by się tylko do tego sprowadzała, nie? PGO, co chodzi o PGO, sytuacja taka ekonomiczna, nawet za ubiegły rok, jest lepsza niż w tych dwóch poprzednich spółkach. Ale jak widzicie Państwo, tych odpadów mamy prawie 400 kg na mieszkańca odpadów komunalnych. 30 kg więcej niż w ubiegłym roku. No i tutaj oczywiście PGO przygotowało wniosek do NFOŚ-u na ten projekt spalarni i staramy się o środki finansowe. Transport miejski. Przejechaliśmy w ubiegłym roku 1764 km, 21 linii, długość 490 km. A dziennie autobusy przejeżdżają prawie 5000 km na tych liniach. To dużo, jak na nasze takie miasto. Może on nie jest rozległy, ale dużo. No i tutaj zrealizowane zostały te kolejne etapy modernizacji transportu publicznego za pieniądze ze środków unijnych. Oczywiście mamy autobusy napędzane na gaz ziemny skroplony. Transport miejski. Zobaczcie, w jakim tempie przybywa nam pojazdów. Mamy tych pojazdów ogółem na koniec ubiegłego roku. No, 49,5 tysiąca. Samochodów osobowych 37,628. 1252 samochodów osobowych więcej. Rok do roku. To są dane z Wydziału Komunikacji. Autobusów 16 więcej. Samochodów ciężarowych 152 więcej. Ciągników siodłowych, czyli jak transport ciężarowy, 166 więcej, rok do roku, to jest bardzo dużo. 160 tirów ustawić na placu, no to robi wrażenie. I nawet jednoślady też z roku na rok coraz więcej mamy tego, ale do średnich w Polsce jeszcze no, jesteśmy poniżej. I stąd potrzebne parkingi, to o czym mówię, żeby, no bo gdzieś te samochody muszą być zgromadzone. ZBM, no to tutaj sprzedaż mieszkań, 33 mieszkania sprzedaliśmy za kwotę 2 400 tysięcy. Rozpoczęliśmy budowę, w zasadzie uzyskaliśmy środki finansowe na budowę tego bloku, który jest na ulicy Franciszkańskiej realizowanej dzisiaj. I to jest właśnie to. Finanse miasta, zbliżam się już do końca, szanowni państwo, bo 44 slajd na 48. Finanse miasta, powiem tak, nigdy takich dochodów nie mieliśmy jak w ubiegłym roku, takich wysokich. Nawet w tym roku 19, gdzie mieliśmy duże inwestycje i na te inwestycje mieliśmy wsparcie, nigdy po stronie wydatkowej. Ta kwota 557 milionów jest kwotą rekordową w historii naszego miasta. A tak już nie będzie. Tak już nie będzie, bo jak nam 70 kilka milionów chociażby zniknie no w tym roku jeszcze nie, z 500+, to od razu to tąpnięcie będzie widoczne, nie? W tym roku jeszcze mniej, ale w kolejnym roku. Ale takie są fakty. Dochody bieżące też, dynamika tutaj była dobra. Dochody majątkowe. No oczywiście skarbnik powie, jak zakończyliśmy, zresztą wiecie Państwo, jaki wynik finansowy uzyskaliśmy w ubiegłym roku w naszym budżecie. Wydatki budżetowe, jak się kształtują i wydatki ogółem. No to te wydatki ogółem po tym roku 2019 one spadły, ale ponad 500 milionów ten poziom jest zachowany, natomiast wydatki bieżące
no, takim tempie dość ostrym i w górę. I tutaj no, trzeba na to trzymać kontrolę. Niestety trzymać kontrolę. A wiadomo, oczekiwania chociażby naszych pracowników są takie, żeby te wydatki no, rosły. No, bo podwyżka wynagrodzeń chociażby. Wydatki majątkowe, one są uzależnione, inwestycje, od możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz. Jak mamy pieniądze zewnętrzne, dokładamy własny udział i realizujemy. No i tutaj dochody ogółem, a zadłużenie miasta. W ubiegłym roku zadłużenie utrzymaliśmy na dotychczasowym poziomie. Nie zadłużyliśmy miasta. No tam 200 chyba tysięcy. Także to jest, można powiedzieć, ten poziom nie przekroczyliśmy 220 milionów złotych. I to dobrze. I szanowni państwo, jak nas widzą inni, nie? Wybrane tutaj niektóre dane. Drugie miejsce w rankingu, który dotyczył opłat komunalnych w miastach o liczbie ludności od 50 do 100 tysięcy. Drugie miejsce mamy. Zambrów jest na pierwszym miejscu, my na drugim miejscu. Dwa miasta z województwa podlaskiego. Jako najtańsze. Jako najtańsze. A tam jest brane pod uwagę podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, opłata za parkowanie, cena wody, ścieków, bilety komunikacji miejskiej. W grupie tej, tak jak mówię, od 50 do 100 tysięcy, tu Zambrowa nie mam, przepraszam, bo Zambrów jest w innej grupie, jesteśmy na drugim miejscu. To znaczy, że trzymamy kontrolę nad cenami, nad podatkami, nad tymi opłatami, które no, płacą nasi mieszkańcy. Trzecie miejsce w kategorii gmina miejska do 100 tysięcy w rankingu Perły Samorządu, Dziennik Gazeta Prawna. Trzecie miejsce razem z Lublinem, Zamościem, Pruszkowem w rankingu Newsweeka. Najlepsze miasto do życia w Polsce w kategorii też od 50 do 100 tysięcy mieszkańców. Czwarte miejsce wydatki inwestycyjne. Tam za 3 lata wspólnota, czy to czasopismo przeznaczone dla miast, traktuje, no w tym roku pewnie będzie trochę słabiej już, bo tempo inwestycji spadło, jak widzimy. I 14 miejsce w rankingu polskich miast zrównoważonych, przygotowanych przez międzynarodową firmę Arcadis. Oczywiście są rankingi, gdzie jesteśmy słabiej. Ja nie dotarłem do aktualnych danych, chodzi o wynagrodzenia. Chciałem, nie mogłem znaleźć tego wynagrodzenia za rok 2021, średnia wynagrodzenia, ona oczywiście z tych firm, które zatrudniają co najmniej 9 pracowników, nie? Ale tego nie ma i tam na pewno jesteśmy słabsi i pewnie jeszcze w wielu elementach też jesteśmy słabsi, natomiast generalnie co chodzi o jakość życia i to, co ma w swojej ofercie samorząd dla mieszkańców, żeby zabezpieczyć w miarę komfortowe usługi i za stosunkowo nisko opłatą, ceną, to widzicie państwo, oddaje chociażby ten pierwszy ranking, obraz naszego miasta, gdzie my się znajdujemy. Szanowni państwo, to na tyle i dziękuję państwu za uwagę.